Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj zapraszam na czytelnicze podsumowanie maja. Jeśli chodzi o majowy wrap-up, to było całkiem nieźle, bo przeczytałam chyba 6 książek, a właściwie przeczytałam 5, a przesłuchałam jedną. Tak mi się wydaje, nie jestem pewna, czy gdzieś tam się nie pogubiłam w liczeniu, no bo przecież liczenie do 5 jest strasznie trudne, ale chyba tak, chyba było 5 książek takich czytanych, chciałabym powiedzieć papierowych, ale oczywiście były też e-booki i jeden audiobook. Wyjątkowo dużo mam tutaj książek fizycznych, papierowych, bo aż 4 na te 6 powiedzmy, więc tylko dwie, jedna była w e-booku, druga w audiobooku. Cieszę się, bo w maju naprawdę dużo czytałam, miałam ochotę na czytanie, jak na mnie oczywiście, i mam nadzieję, że te letnie miesiące właśnie będą sprzyjały temu, że będę czytała więcej i więcej, a były też targi książki w Warszawie i one też mnie tak troszkę zmotywowały do czytania i też mnie tak troszkę z powrotem w ten książkowy świat wciągnęły. Ale do rzeczy. Zacznę może od książki, na której temat jest osobny reading vlog na moim kanale i jest to oczywiście Rodzina Monet Skarb. Jeżeli pamiętacie z poprzednich filmów, to ja tę książkę zaczęłam końcem kwietnia, ale kończyłam już w maju, dlatego zaliczam ją do podsumowania maja. To jest książka, którą przeczytałam w ramach takiego troszkę eksperymentu dla samej siebie, ponieważ ta książka jest okropnie popularna. To jest naprawdę jakiś hit młodzieżowy wśród takich młodszych nastolatek. Naprawdę czytają to wszyscy, wszyscy to znają. Ta książka w ogóle sprzedaje się w jakichś horrendalnych nakładach, jak na książkę polską, bo jest to polska autorka. Także po prostu byłam ciekawa i chciałam sprawdzić, czy to jest książka, która takiej też nastoletniej mnie mogłaby się spodobać. Mamy tutaj historię 14-letniej Hayley, która w wypadku samochodowym traci matkę i babcię, no i w związku z tym zostaje sama tak naprawdę na świecie, ale nie trafia do żadnego domu opieki ani do domu dziecka, ponieważ okazuje się, że w Stanach Zjednoczonych ma swoją daleką, a właściwie nie aż tak bardzo daleką rodzinę. Ma bowiem aż 5 przyrodnich braci i właśnie najstarszy z nich postanawia się nią zaopiekować, zaprasza ją tam do siebie, do tej rezydencji, bo jest to ogromna rezydencja. Bracia od początku są tacy bardzo kontrolujący, bardzo zaborczy, bardzo próbują dbać o bezpieczeństwo Hayley, to znaczy to wszystko jest oczywiście pod takim płaszczykiem jej bezpieczeństwa, ale tak naprawdę chodzi tutaj głównie o kontrolę. Są oni też zamieszani w jakieś takie szemrane interesy, nie do końca jeszcze w tym tomie wiadomo, co to jest, ale to chyba gdzieś tam później się wyjaśnia w kolejnych częściach, no bo nie jest to historia jednotomowa. Ta książka jest w porządku, to znaczy rozumiem, dlaczego ona się podoba nastolatkom. To jest taki typowy akcyjniak, co chwila coś się dzieje, ale jednocześnie uważałabym na to, w jakim wieku dzieciom tę książkę dawać, bo z tego, co ja widziałam i słyszałam, tę książkę czytają 10-11-latki. Uważam, że to jest za wcześnie, ponieważ w tej książce pojawiają się przekleństwa, przemoc, sama ta postawa tych braci jest bardzo toksyczna i też wydaje mi się, że no, trzeba po prostu wytłumaczyć tej nastolatce, bo pewnie jednak głównie tę książkę czytają dziewczynki, wytłumaczyć tę sytuację i wytłumaczyć, że to nie jest nic dobrego, bo wydaje mi się, że te relacje tutaj w tej książce są trochę romantyzowane i mogą też być romantyzowane właśnie przez bardzo młode czytelniczki. Także jak dla mnie taki minimalny wiek na tę książkę to jest właśnie taki wiek głównej bohaterki, czyli te 14-15 lat. Ja bym osobiście młodszym dzieciom tej książki nie dawała, ale wiem, że takie młodsze dziewczynki również tą książkę czytają. No to jest już na pewno decyzja rodziców, ale właśnie dla takich powiedzmy 15-latek uważam, że to jest całkiem wciągająca książka i jak na historię z Wattpada, bo jest to w ogóle książka, która na początku była pisana na Wattpadzie, nie jest to napisana aż tak tragicznie. Także to było takie dosyć pozytywne zaskoczenie, ale też nie chcę poświęcać tutaj tej książce jakoś bardzo dużo czasu, bo tak jak wspomniałam, jest osobny reading vlog, pewnie teraz gdzieś nad moją głową Wam go podlinkuję, jeżeli macie ochotę obejrzeć. Kolejna książka to taki lekki zawód, ponieważ były to Sąsiednie kolory Jakuba Małeckiego. Jeżeli nie jesteście tutaj ze mną od dzisiaj, to wiecie, że jest to jeden z moich absolutnie ukochanych pisarzy, a na pewno jeden z ulubionych polskich pisarzy. No i zawsze z niecierpliwością wyczekuję kolejnych jego książek. No i właśnie ta najnowsza to Sąsiednie kolory, ale nie do końca mi się podobała. To znaczy, to jest taki powszechnie znany fakt wśród osób, które czytają Jakuba Małeckiego, że tak naprawdę przeczytać jego jedną, dwie książki, to tak jakby przeczytać wszystkie, bo jest to w pewnym stopniu powtarzalne. Ten język pisania też jest charakterystyczny, ja go osobiście bardzo lubię, ale to jest taki język, że jakbyście zakryli tutaj autora i wszystkie możliwe dane jakieś takie identyfikacyjne, to i tak byłoby wiadomo, co to jest za autor. Natomiast tutaj chyba jakoś tak fabularnie ta książka do mnie nie trafiła. Mamy tutaj sporo perspektyw, nawet nie jestem w stanie wymienić wszystkich, ale generalnie jest tutaj kilka różnych historii, które oczywiście, jak to zwykle u Jakuba Małeckiego, gdzieś tam później splatają się w jedno. One się gdzieś tam przenikają, łączą i oczywiście to wciąż jest dobra książka, wciąż jest świetnie napisana, pięknym, delikatnym językiem. Wciąż to jest taka historia, która celebruje gdzieś takie drobne, codzienne rzeczy w życiu, na które wielu pisarzy po prostu nie zwraca nawet uwagi, a jednak one u Kuby Małeckiego urastają do rangi takich bardzo, bardzo ważnych wydarzeń i bardzo to lubię w jego prozie. Mamy oczywiście tutaj jakieś takie delikatne elementy realizmu magicznego, ta powieść jest taka też właśnie kameralna, no jest tutaj to wszystko, co znamy i no pewnie większość z nas jednak kocha u Jakuba Małeckiego,
Ale wydaje mi się, że może tym razem tych perspektyw było troszeczkę za dużo. Też żadna z tych historii jakoś szczególnie mnie nie uderzyła. No i po prostu nie jest to moja ulubiona książka tego autora, ale nie zmienia to oczywiście faktu, że i tak z niecierpliwością już czekam na kolejne i będę czytać dalej, bo wciąż uważam, że jest to bardzo dobra literatura. Następnie mam tutaj thriller, po który sięgnęłam tak dosyć spontanicznie. Wiem też, że chyba księgarnia wydaje nam się organizowała jakiś maraton z tą autorką i gdzieś tam się wstrzeliłam właśnie z terminem czytania. I jest to książka Pod kluczem Ruth Ware. To jest autorka, o której słyszałam już dużo dobrego i też właśnie na temat jej książek słyszałam dużo dobrego. Wy też często polecaliście mi jej książki, kiedy pytałam was o jakieś ciekawe thrillery. I rzeczywiście naprawdę bardzo mi się ta książka podobała, bardzo mnie wciągnęła. Tutaj mamy historię dziewczyny, która pracuje w żłobku, ale ta praca nie do końca jej odpowiada, chciałaby ją zmienić i trafia na ofertę niani. Tylko, że ta oferta jest wyjątkowa, ponieważ po pierwsze jest bardzo dobrze płatna, o wiele lepiej niż płacą jej obecnie w żłobku. Po drugie zawiera w sobie jakby zakwaterowanie, więc już dodatkowy plus, bo nie trzeba płacić za mieszkanie. A po trzecie jest też taką szansą dla tej głównej bohaterki na wyrwanie się z tej pracy, której po prostu nie lubi i do której nie chce chodzić. Ale jest tutaj pewien haczyk, to wysokie wynagrodzenie nie bierze się znikąd i kiedy dociera na rozmowę rekrutacyjną, okazuje się, że poprzednie nianie bardzo szybko rezygnowały z tej posady, no i krążą takie niepochlebne plotki o tym domu, że on jest nawiedzony, ponieważ jest to taka stara rezydencja, chyba wiktoriańska, natomiast ona jest bardzo odnowiona. I w tym momencie jakby w środku wnętrze jest bardzo nowoczesne. Właściciele obecni tego domu i pracodawcy głównej bohaterki, która jak zwykle nie pamiętam jak się nazywa, nigdy nie pamiętam tych imion, Rowan. Pracodawcy Rowan są architektami i oni przerobili tę starą właśnie wiktoriańską posiadłość na smart dom. Więc tutaj wszystko jest elektroniczne, wszystko działa poprzez aplikację i na początku Rowan ma duże trudności z tym, żeby się tego nauczyć i żeby nauczyć się w ogóle jakby żyć i mieszkać w tym domu, a co dopiero opiekować dziećmi. To jest książka, która jest bardzo wciągająca. Naprawdę wielokrotnie zjeżyła mi włosy na głowie i czasem nawet się lekko bałam. Kiedy pokazywałam tę książkę na Instagramie, dużo osób mówiło mi, że zakończenie jest takie rozczarowujące. I trochę się z tym zgadzam. To znaczy rozumiem, z czego to rozczarowanie wynika. Po prostu autorka w taki sposób buduje napięcie, że oczekujemy czegoś kompletnie innego, a jednak rozwiązanie tego wszystkiego jest no, zupełnie inne i no po prostu nasze oczekiwania jako czytelników po tym, co dostaliśmy wcześniej, nieco się rozminęły z tym, co autorka nam dała. I na pewno stąd bierze się to rozczarowanie, chociaż uważam, że samo to zakończenie, samo w sobie, nie jest złe, bo ono jest logiczne, ma sens i właściwie ciężko się do niego przyczepić, no ale po prostu nie tego oczekiwaliśmy. Także rozumiem te głosy, które mówią, że zakończenie jest rozczarowujące, ja też oczekiwałam czegoś nieco innego, no ale też nie mogę powiedzieć, żeby było po prostu jakoś złe, bo nie jest. Ale książka całościowo jest naprawdę bardzo fajna, bardzo wciągająca, więc jeżeli lubicie tego typu klimaty, to polecam. Ode mnie dostała 4 gwiazdki na 5. I ostatnia książka, którą mam tutaj w formie papierowej, to jest książka The Infinity Between Us. I to jest książka, o której również jest cały osobny, długi film, znaczy nie taki długi, bo 10-minutowy, ale jak na jedną książkę, no to jest to całkiem sporo. Film na moim kanale, który też Wam gdzieś tutaj podlinkuję, więc też nie będę jej tutaj poświęcać bardzo dużo czasu, ale jeżeli macie ochotę na taki totalnie wakacyjny, klimatyczny romans, wzruszający, ale też jednocześnie delikatny, momentami zabawny i taki, który wywołuje emocje, to bardzo, bardzo Wam tę książkę polecam. Naprawdę bardzo dobrze mi się czytało, bardzo mi się podobała. Wywołała we mnie całkiem sporo emocji, no ale przede wszystkim była takim miłym relaksem. To jest taki rodzaj romansów, jaki ja bardzo lubię. Mamy tutaj historię Violet, która po latach wraca do takiego domku na plaży, w którym niegdyś spędzała razem ze swoją rodziną i z przyjaciółmi rodziny każde wakacje. Natomiast 5 lat wcześniej coś w obu tych rodzinach się wydarzyło. Miała miejsce pewna tragedia, która na zawsze te rodziny rozdzieliła. No i Violet od tamtej pory po prostu nie była w stanie tego miejsca odwiedzić, ale w końcu po tych 5 latach dociera do niej, że takim jedynym sposobem na zamknięcie tego rozdziału w jej życiu jest sprzedaż tego domku. I przyjeżdża tam właśnie po to, żeby uporządkować rzeczy, żeby go po prostu przygotować do sprzedaży. I nie spodziewa się, że zostaje tam Willa. Will jest synem właśnie przyjaciół rodziny, z którym kiedyś spędzała każde lato i z którym w pewnym momencie połączyło ją jakieś uczucie, ale ono właśnie nie miało szansy się rozwinąć z tego względu, że no, wydarzyło się coś, co rozdzieliło obie rodziny. No i Violet po tych 5 latach będzie musiała zmierzyć się z przeszłością, z traumą, z tym, co się wydarzyło, ale też ze swoimi uczuciami do Willa. No ale tak jak wspomniałam, jest cały osobny film, więc też nie chcę tutaj tej książce poświęcać jakoś bardzo dużo czasu. Jeżeli macie ochotę usłyszeć nieco więcej na temat tej książki, to zapraszam do jego obejrzenia. E-bookiem, który przeczytałam w maju, była książka Kate, przyszła królowa. Jest to biografia księżnej Walii, jak możecie się domyślić. Tutaj gdzieś wyświetlę okładkę, bo ta okładka jest bardzo charakterystyczna. Wielu osobom się bardzo podoba. Ja nie jestem fanką tej estetyki, ale no rozumiem, że może się podobać, bo jest taka rzeczywiście przykuwająca wzrok. Przeczytałam tę książkę na Legimi.
I niestety mi się nie podobała. Sięgnęłam po nią z tego względu, że jest to chyba jedna z zaledwie dwóch dostępnych na naszym rynku książek właśnie o księżnej Wali, także no nie jest to jeszcze temat, który jest jakoś mocno wyeksploatowany, a jest to postać dosyć ciekawa dla mnie, taka tajemnicza w tym sensie, że raczej no niewiele możemy się na temat jej życia dowiedzieć, bo jest też taka bardzo powściągliwa, bardzo skromna. No generalnie nie mamy za wiele informacji na temat życia prywatnego księżnej Kate, więc byłam ciekawa i sięgnęłam po tę książkę, ale niestety uważam, że ona jest fatalnie napisana. Jest napisana jak taki typowy, tabloidowy artykuł. I oczywiście, jak to bardzo często z jakiegoś powodu w książkach o monarchii brytyjskiej bywa, jest tutaj masa błędów. Rozmawiałam właśnie ostatnio na ten temat z Agnieszką w pałacu i doszłyśmy do takiego wniosku, że być może te błędy wynikają w tych książkach stąd, że one są w Polsce wydawane w bardzo konkretnych okolicznościach i zazwyczaj jest to wtedy, kiedy coś ważnego dzieje się w monarchii brytyjskiej, na tyle ważnego, że to zainteresowanie również w Polsce jest duże. I mam wrażenie, że wtedy te wydawnictwa próbują jak najszybciej wydać coś w tym temacie, żeby to się jak najszybciej sprzedało. I być może przez to gdzieś tam ta redakcja jest trochę zaniedbana, bo to są takie błędy, wiecie, to już też mówię nie przy pierwszej książce i też jeżeli obserwujecie Agę w pałacu, to ona to mówi zawsze. To są takie błędy, które bardzo łatwo nawet zgooglować. To są dosłownie, nie wiem, 3 minuty w Google, wpisujecie jakąś datę urodzenia albo jakieś nazwisko i to po prostu bardzo łatwo można zweryfikować. A takie błędy nagminnie się w tych książkach pojawiają. I tutaj niestety nie jest inaczej. Ale największym problemem dla mnie jednak tutaj jest ten język, który no, bardzo mi się nie podobał i ta książka była po prostu według mnie słabo napisana. Tutaj też minus, jeżeli chodzi o e-book, ponieważ ta książka ma bardzo dużo przepisów i te przepisy są momentami naprawdę bardzo rozbudowane i to tak bardzo, że wręcz mogłyby stanowić część książki. Natomiast w e-booku one są gdzieś tam dopiero na końcu i to było trochę uciążliwe, bo jednak pewnie w książce papierowej, nawet szczerze mówiąc nie wiem, czy te przepisy są od razu na tej samej stronie pod spodem, ale podejrzewam, że tak. No ma to trochę więcej sensu, bo jednak wygodnie się to czyta, a w e-booku to jednak było dla mnie minusem. Oczywiście to nie jest tak, że nie dostrzegam żadnych plusów w tej książce, no bo zawsze czegoś tam się dowiedziałam, tak jak wspomniałam, uważam, że księżna Kate to jest taka postać dosyć tajemnicza, a tutaj jednak możemy się dowiedzieć co nieco na temat jej przeszłości, tej powiedzmy znanej, na temat jej potencjalnego pierwszego spotkania z księciem Williamem, ale też zaskakujące było dla mnie to, jak przedstawiona jest tutaj jej matka, ponieważ ona tutaj jest przedstawiona trochę jako taka osoba, która bardzo chce się wspiąć po szczeblach takiej drabiny społecznej, ponieważ nie wiem czy wiecie, ale w ogóle rodzice właśnie księżnej Wali, to są osoby, które stosunkowo późno uzyskały status milionerów, zakładając taką firmę sprzedającą dekoracje na przyjęcia dla dzieci i oni na tym dorobili się milionów. Stosunkowo późno, bo to było gdzieś tam w późnych chyba latach 80. i tak naprawdę tylko dzięki tej firmie było ich stać na to, żeby posyłać swoje dzieci właśnie do takich prestiżowych szkół. I od samego początku tutaj jest położony nacisk na to, że Carol, czyli matka księżnej Kate, wręcz pchała ją po prostu w ramiona tego księcia Williama i kiedy już zaczęli się spotykać, oni tam mieli kryzysy, tam też się rozstali w pewnym momencie, to jednak to właśnie matka Kate była tą osobą, która mówiła jej wytrzymaj to, dasz radę i no, po prostu bardzo się starała, żeby ta relacja została utrzymana. Także przedstawiona jest tutaj tak w nieco negatywnym świetle, jako właśnie taka karierowiczka kosztem własnej córki, no ale wydaje się, że wyszło to wszystkim na dobre. Czy tak jest w rzeczywistości, tego się pewnie nigdy nie dowiemy. Natomiast myślę, że śmiało można stwierdzić, że Catherine doskonale sprawdza się w roli księżnej Wali, no i jest bardzo lubiana też przez Brytyjczyków, także wygląda na to, że jednak ta historia miała swoje szczęśliwe zakończenie. No dobrze, a jeżeli chodzi o ten audiobook, który przesłuchałam, to była to książka Legendy i Late i to jest książka, którą poleciła mi w ogóle koleżanka w pracy, ale też później, jak już usłyszałam ten tytuł, to zaczęła mi się gdzieś pojawiać właśnie na, czy to na YouTubie, czy gdzieś tam na Bookstagramie i wydawało mi się, że ona jest taka dosyć popularna. Później też doczytałam, że był to w ogóle hit TikToka. To jest taka książka też ciekawa gatunkowo, bo jest to fantasy, ale coś takiego, co nazywa się cozy fantasy, czyli taka przytulna fantastyka. I to jest taki gatunek, który charakteryzuje się tym, że nie mamy tutaj takiej typowej fantastyki, nie ma tutaj jakiejś wielkiej magii, walki na miecze, nie wiadomo czego, tylko to jest właśnie taka bardzo, bardzo spokojna fantastyka, właściwie nawet bardziej obyczajowa fantastyka i to mogłaby być powieść obyczajowa, gdyby nie to, że po prostu bohaterowie są postaciami fantastycznymi. I tak właśnie w tym przypadku naszą główną bohaterką jest Orczyca, która na samym początku książki wraca właśnie z takiej swojej ostatniej misji, gdzie tam walczy i robi jakieś takie dziwne rzeczy i stwierdza, że ma tego dosyć i postanawia otworzyć kawiarnię. W tym miasteczku, w którym mieszka, nikt nigdy wcześniej nie słyszał w ogóle o kawie. Kawa jest czymś bardzo egzotycznym, bardzo nowym, więc pojawia się tutaj wiele wątpliwości, wiele trudności z tym, żeby tę kawiarnię w ogóle utrzymać, żeby to miało jakiś sens. No i właściwie na tym opiera się cała fabuła, także tutaj naprawdę niewiele się dzieje, ale to wszystko jest takie słodkie, takie właśnie przytulne, to cozy fantasy to jest idealne określenie tego, co się w tej książce dzieje.
I mimo tego, że to nie jest jakaś książka, która was wciągnie jakoś szalenie, no bo właśnie nie ma tam porywającej fabuły, to jest naprawdę taka bardzo, bardzo przyjemna, bardzo taka otulająca. To jest taka typowa powieść kocykowa, jak to się mówi. Wiecie, taka książka, która sprawi wam po prostu przyjemność, gdzieś tam rozgrzeje wasze serduszko, z którą można sobie usiąść, nie wiem, pod kocykiem, napić się herbaty i po prostu ją przeczytać. Także bardzo urocza książka. Wiadomo, no nie jest to nic specjalnego, ale jednak naprawdę czytało mi się bardzo miło i było to coś no, bardzo uroczego po prostu. Myślę, że tak to mogę podsumować. Polecam, bo było to ciekawe doświadczenie i coś takiego nowego i świeżego, wydaje mi się. Także jeżeli brzmi to jak coś, co może was zainteresować, to było to całkiem przyjemne doświadczenie literackie. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o podsumowanie maja. To są te 4 książki plus 2, o których wspomniałam osobno. Dajcie koniecznie znać, co wy czytaliście w ubiegłym miesiącu i czy znacie którąś z tych książek i czy podzielacie moje zdanie, czy macie może zupełnie inne. Jak zawsze czekam na wasze komentarze i bardzo wam dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym niebawem. Cześć!